Coreografão, coreografão, na na ni na ni na, coreografão. Koń Rafał hasał wesół po śniegu. Hasał, hasał. Nagle wpadł w poślizg i przyfasolił w drzewo. Dlaczego, spytacie? Ponieważ koń Rafał nie założył podków zimówek. Koń Rafał! Koń Andrzej... O, przepraszam. Koń Rafał hasał już zanim kur zapiał. Ale nie zjadł na śniadanie siana i szybko się zmęczył. No i co, zapytacie? No nic, no zmęczony był. Koń Rafał! Koń Rafał hasał po zaoranym polu. Hasał, hasał. No i co, zapytacie? No i zabrudził sobie kopytka! Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał. No, gotowe. Kuźwa. Pewnego razu koń Rafał hasał jak postrzelony. Hasał, hasał. Dlaczego on tak hasa jak postrzelony, moglibyście zapytać? Otóż 5 minut wcześniej postrzelił go leśniczy z tego lasu, co tam z tyłu widać. Koń Rafał hasał po polu z żytem. Hasał, hasał. Nagle wyszedł pan Tadeusz, okoliczny rolnik. Woli formalności właściciel pola. Koń Rafał hasał. Hasał całymi nocami, ponieważ cierpiał na bezsenność. A potem całe dnie spał. Pewnego ranka koń Rafał hasał sobie wesoło po szosie. Macie rację, twierdząc, że to bardzo niebezpieczne. Przecież mógł się zabić. Na szczęście nic mu się nie stało. Uff. Koń Rafał! Koń Rafał biegł latem po łące, ale biegło mu się bardzo niewygodnie i źle. Nieomal się potknął kilkakrotnie. Zapytacie dlaczego? Otóż nie zmienił podków zimówek na letnie. Koń Rafał! Koń Rafał biegł naprawdę bardzo szybko. Zapytacie dlaczego? Odpowiem wam, nie wiem, bo naprawdę nie wiem. Koń Rafał! Koń Rafał hasał cały dzień zamyślony. Pszenżyto czy jęczmień ozimy? Pszenżyto? Nie, jęczmień ozimy. Pszenżyto czy jęczmień ozimy? A wy jak myślicie? Tego dnia koń Rafał jak zwykle rankiem wyszedł z obory. Wrócił wieczorem i położył się spać. Resztę dnia przemilczmy. Pewnego razu szosa była pusta jak zwykle. Nagle na jednym z horyzontów pojawiła się ciężarówka. A na przeciwległym z horyzontów pojawił się... O matko, to koń Rafał! Na szczęście koń Rafał stał na poboczu, a ciężarówka jechała w przeciwną stronę. Do widzenia! Koń Rafał! Koń Rafał hasał dziś bardzo niemrawo. Zapytacie, dlaczego on tak niemrawo hasa? Otóż we wczorajszym meczu piłki ręcznej nabawił się kontuzji śródstopia. Zaraz. Przecież konie nie grają w piłkę.
A szczególnie nie wręcz, no przecież nie mają rąk. To bardzo dziwne. Tego ranka koń Rafał hasał wyjątkowo ospale po całonocnym hasaniu. Moglibyście zapytać dlaczego? No ale przecież wiadomo, bo się nie wyspał. Pewnego razu koń Rafał nie hasał po łące. Nie hasał też po szosie. Zapytacie dlaczego? Prawdopodobnie hasa gdzie indziej. Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał. Tego ranka koń Rafał hasał wyjątkowo ospale. Pewnie myślicie, że się nie wyspał i dlatego tak hasa. Otóż nie. Tym razem bolał go brzuch. No i dlatego też się nie wyspał. Czyli w zasadzie mieliście rację. Do widzenia. Koń Rafał! Pewnego razu koń Rafał nie hasał po łące. Nie hasał też po szosie. A nie. Jednak hasał. Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał. Pewnego razu koń Rafał po całodziennym hasaniu wrócił do obory. Nagle zorientował się, że zgubił gdzieś klucze. Teraz miał tylko dwa wyjścia. Stać pod drzwiami całą noc lub hasać do rana. Zgadnijcie, co wybrał. Tak jest. Pewnego razu koń Rafał hasał wyjątkowo żwawo. Hasał, 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 hasał. Aż do pożygu. Koń Rafał jak w każdą sobotę łowił ryby. Łowił, łowił, ale nic nie brało. Nagle przypomniał sobie, że nie założył na haczyk przynęty. Ale nie to jest najgorsze. Najgorsze jest to, że nawet gdyby pamiętał o przynęcie, to i tak by jej nie założył, bo kopytami się nie da. Do widzenia. 4, 3, 2, 1, 0, minus 1, minus 2. W ten oto sposób koń Rafał spełnił swoje największe marzenie. Taniec z gwiazdami. Koń Rafał! Koń Rafał hasał jak co dzień po łące. Hasał, hasał. Zaraz. Przecież to nie koń Rafał. Co tu się wyprawia? O kur... Chyba pomyliłem łąki. Koń Rafał! Koń Rafał hasał jak co dzień po... Zaraz. Gdzie on jest? A co dzisiaj jest? Niedziela? O kur... Znowu pomyliłem dni. Koń Rafał! Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał... Koń Rafał pluskał się beztrosko w jeziorku. Nagle zorientował się, że przecież nie potrafi pływać. Na szczęście woda nie była zbyt głęboka. Uff. Koń Rafał! Pewnego razu koń Rafał opalał się beztrosko. Nawet nie wiedział, jakie miał ogromne szczęście. Gdyby opalał się w tym miejscu kilka milionów lat temu, nie byłoby tak wesoło. Pewnego razu klacz tęcza biegła przestraszona przez las. Zapytacie, dlaczego ta klacz biegnie taka przestraszona? Otóż 5 minut wcześniej zwaliła konia. Zapytacie, jak klacz mogła zwalić konia? Odpowiedź jest prosta. Niechcący. Koń Rafał jak co wieczór oglądał szkło kontaktowe. Otóż nie.
Nagle postanowił wysłać do nich SMS-a. Wziął telefon i tak go niechcący popsuł kopytem. Pewnego razu koń Rafał postanowił odwiedzić swojego kuzyna, morskiego konia Łukasza. Jak to dobrze, że nie umiem pływać, pomyślał koń Rafał idąc na dno. Zaraz, chyba coś pokręciłem, pomyślał koń Rafał. Koń Rafał wracał wesół ze studniówki. Nagle niebo zachmurzyło się i zaczął padać deszcz. Jak to dobrze, że mam końskie zdrowie, pomyślał koń Rafał. Koń Rafał! Koń Rafał wspinał się smutny na giewont. Pewnie zaraz zapytacie, dlaczego ten koń Rafał jest taki smutny? A ja bym raczej zapytał, dlaczego ten koń Rafał wspina się bez zabezpieczenia? O matko! Koń Rafał! Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał. Koń Rafał jak co wieczór kąpał się w najlepsze. A potem jak co wieczór zastanawiał się, skąd się wzięły w wannie pączki. Koń Rafał! Koń Rafał wracał późnym wieczorem z Tesco z workiem owsa. Nagle zorientował się, że nie wziął paragonu z kasy. Żebym tylko zdążył przed zamknięciem, pomyślał koń Rafał. Na szczęście Tesco otwarte jest całodobowo. Koń Rafał! Koń Rafał wracał smutny z grzybobrania. Pewnie myślicie, że nie znalazł żadnych grzybów i dlatego taki smutny. Nie, znalazł. Jednak nie mógł ich pozbierać, bo kopytami tak pomaślił wszystkie. Koń Rafał! Koń Rafał! Jak co roku w tłusty czwartek, koń Rafał robił pączki. Wielkie Michalo, pomyślał koń Rafał. W tłustą środę też robię. Koń Rafał, koń Rafał. Klacz tęcza wracała bardzo niezadowolona z randki z koniem Rafałem. Zapytacie, dlaczego ona taka niezadowolona, ta klacz? Otóż koń Rafał przez całą randkę puszczał bąki. Koń Rafał! Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał. Całe szczęście, że konie nie mają dowodów osobistych, pomyślał wesoły koń Rafał. Bo do grudnia był termin, żeby złożyć wniosek o wymianę na nowy, a ja nie złożyłem. Koń Rafał! 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 To jest życie, pomyślał koń Rafał. Ech, gdyby się jeszcze dało głosować przez internet. Koń Rafał! Koń Rafał! Koń Rafał! Pewnego razu koń Rafał jechał konno na siłownię. Przestraszył się koń Rafał. Chyba zapomniałem siodła, pomyślał koń Rafał. To znaczy, na pewno zapomniałem, pomyślał koń Rafał. No i koń Rafał wrócił do domu po siodło. Koń Rafał! Koń Rafał! Koń Rafał jak w każdy wtorek i czwartek bawił się w chowanego. Jak to dobrze, że bawię się sam, pomyślał koń Rafał, bo trochę mnie widać. Nagle pomyślał jeszcze raz, jak to dobrze, że bawię się sam. A nie, to już myślałem. Koń Rafał! Pchi, to nic trudnego, pomyślał koń Rafał. Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał. Pewnego dnia koń Rafał był bardzo głodny.
zapytacie, dlaczego ten koń Rafał jest taki bardzo głodny. Odpowiedź jest prosta, ponieważ chce mu się jeść. Do widzenia. Koń Rafał, koń Rafał. Koń Rafał! Końskie zaloty! Powiedziała klacz tęcza i poszła obrażona do domu. Pewnego razu koń Rafał biegł przez zagajnik. Biegł, biegł, aż tu nagle spotkał dobrą wróżkę. Pomyśl życzenie, koniu Rafał, a spełnię je w trymiga! Powiedziała dobra wróżka. Koń Rafał jak co tydzień poszedł zrobić manikiur, a ponieważ konie nie posiadają paznokci, zapłacił niewiele. Zaraz, pomyślał koń Rafał. Skoro nie mam paznokci, to chyba nie powinienem nic zapłacić. Chyba ktoś robi mnie w konia. Koń Rafał! Koń Rafał jak co dzień i zresztą co noc też hasał po polu. Hasał, hasał. Nagle zatrzymał się i pomyślał. Zaraz, chwileczkę, dlaczego ja tak ciągle hasam? A zresztą, co mnie to obchodzi? I pohasał dalej. Koń Rafał! Koń Rafał! Koń Rafał to zapalony narciarz. Każde ferie zimowe spędza na deskach. O, uwaga, będzie zjeżdżał. Dobrze, że tym razem porządnie nasmarowałem narty, pomyślał zadowolony koń Rafał. Koń Rafał! Koń Rafał, koń Rafał. Koń Rafał jak co dzień wysłał list do swojego kolegi konia Błażeja. I jak co dzień zastanawiał się, dlaczego Błażej nie odpisuje. Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał! Pewnego razu koń Rafał zasuwał jak dziki. Ale zasuwam! Jak dziki! Koń Rafał, 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 koń Rafał! Koń Rafał jak w każdą środę szedł bardzo głodny. Nagle zauważył jabłoń. Ech! Pomyślał koń Rafał. Gdybym tak miał skrzynię ze złotem, to skończyłyby się moje kłopoty. Nagle ni stąd, ni zowąd pojawiła się dobra wróżka i spełniła marzenie Rafała. Koń Rafał! Koń Rafał szedł zadowolony w najlepsze. Szedł, szedł, aż tu nagle zadzwonił mu telefon. Cholera! Pomyślał koń Rafał. Gdzie ja mam ten telefon? Ale skucha, chyba zostawiłem w domu. Koń Rafał! Koń Rafał szedł wystraszony przez ciemny las. Szedł, szedł i bał się coraz bardziej. Nagle zatrzymał się i pomyślał. Szkoda, że przed wyjściem byłem w WC, bo kupa ze strachu byłaby teraz jak znalazł. Koń Rafał! Koń Rafał jak co wieczór szukał kluczy od domu. Cholera! Pomyślał koń Rafał. Pewnie wypadły mi jak hasałem. A dobra, na szczęście kłódkę też zgubiłem. Koń Rafał! Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał. Uwaga, uwaga! Pomyślał koń Rafał. 10, 9, 7, 5, 2, 11, 12. Kurde, zawsze to samo. Koń Rafał! Koń Rafał! Koń Rafał! Koń Rafał! Koń Rafał! Koń Rafał! Koń Rafał jak co niedziela wieczór bawił się w berka. Nagle zatrzymał się i pomyślał. Jak to dobrze, że bawię się sam! Bo trochę oszukałem na początku.
koń Rafał! Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał. Koń Rafał jak co wieczór nie mógł zasnąć, więc zaczął liczyć barany. I... jeden! Koń Rafał! Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał. Koń Rafał jechał sobie na rowerze. Jechał, jechał, aż tu nagle spadł mu łańcuch. Ale koń Rafał tego nie zauważył i pojechał dalej. Do widzenia. Koń Rafał! Koń Rafał, koń Rafał, koń... Cholera! Gdybym mógł cofnąć czas! Pomyślał koń Rafał. Nagle zjawiła się dobra wróżka i spełniła życzenie Rafała. Koń Rafał! Koń Rafał! Koń Rafał jak zwykle hasał w najlepsze. Koń Rafał, koń Rafał, koń... Nagle przestał hasać. Dość! Pomyślał koń Rafał. Koniec tego hasania! Żartowałem! I pohasał dalej. Koń Rafał, 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 koń Rafał. Banda debili! Pomyślał koń Rafał. Każdy numer drukują do góry nogami. Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał. Jak to dobrze, że potrafię fruwać! Pomyślał koń Rafał, spadając w przepaść. A nie, czekaj. Nie fruwać, tylko ten. Mrugać, no! O-o! Koń Rafał! Koń Rafał! Koń Rafał! Koń Rafał! Koń Rafał! Jezus Maria! Co ten koń Rafał wyprawia? Metalowa czapeczka w czasie burzy? Nie! Nie mogę na to patrzeć. Do widzenia. Co jest? No gdzie ten koń Rafał? Kurde, nie zauważyłem, gdzie poszedł. Koń Rafał! Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń... Dobra, raz kozie śmierć, pomyślał koń Rafał. Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał. Wielka siła to wielka odpowiedzialność, pomyślał koń Rafał. Na szczęście ja nie stałem się silny, tylko tak nauczyłem się po blokach łazić. Koń Rafał! Rafałku! Wnuczusiu kochany, powiedział z trudem konający dziadek Rafała. Obiecaj mi jedną rzecz, jak już wyciągnę kopyta. A to mi się udało, koni wyciągnie kopyta, rozumiesz? Rafał! Ten, kto wymyślił motocykl, był geniuszem, pomyślał koń Rafał. Chociaż nie do końca, bo kierownicę zrobił z tyłu. Koń Rafał, koń Rafał. Koń Rafał! Chwileczkę, pomyślał koń Rafał. Chyba coś tu jest nie tak. A nie, wszystko dobrze. Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał. Koń Rafał! Koń Rafał! Koń Rafał! Koń Rafał! Koń Rafał! Skoro jestem nieprzytomny, to znaczy, że coś poszło nie tak! Pomyślał koń Rafał. No nic, następnym razem wezmę spadochron! Koń Rafał! Koń Rafał! Koń Rafał! Koń Rafał! Dupa! Dupa! A nie, uwaga, wysokie napięcie.
Nie dotykać! Z trudem przeczytał koń Rafał. Na szczęście ja jestem niski. Koń Rafał odzyskał przytomność na wysokości 2 kilometrów. Zaraz, pomyślał koń Rafał. Gdzie ja jestem? Przecież chciałem przejść przez pole minowe. Koń Rafał! Dupa! Uwaga! Głębokie wykopy! Z trudem przeczytał koń Rafał. Myślał, że jestem taki głupi! I mają rację! Koń Rafał obudził się koło południa i bardzo źle się czuł. Długo zastanawiał się, co było przyczyną takiego samopoczucia. A no tak! Przecież wczoraj było Rafała! Koń Rafał! Pan Tadeusz mimo godziny południowej nie budził się, a nawet jak się obudził, to tylko na chwilę. Ale nie ma się co dziwić, wczoraj było Tadeusza. Tymczasem koń Rafał hasał wesół po podwórzu, bo w przeciwieństwie do pana Tadeusza wyszedł wczoraj z baru o własnych kopytach. Koń Rafał! Od wieków ludzie zastanawiają się, co było pierwsze. Jajko. Czy koń? Odpowiedź jest bardzo prosta. Nie wiadomo. Do widzenia. Jak każdej wiosny, pan Tadeusz miał dylemat. Zasiać pszenżyto czy owies? Nie mógł się zdecydować, więc poszedł po radę do konia Rafała. Rzekł bez zastanowienia koń Rafał. Pustego i Salomon nie naleje, pomyślał koń Rafał. Koń Rafał! Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz, pomyślał koń Rafał. Rafałku, pewnie tego nie wiesz, ale jestem twoją matką. Domyślałem się tego. Ale na pewno nie domyślałeś się, że mam dupę zamiast twarzy. Dlatego noszę tą maskę. Rafał! To i Salomon nie nasra, pomyślał koń Rafał. Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał. Koń Rafał! Koń Rafał, koń Rafał, koń... Na szczęście jestem koniem pociągowym, pomyślał koń Rafał. No, trzeba przyznać, że dzisiaj koń Rafał przeszedł sam siebie. Koń Rafał! Koń Rafał! Koń Rafał! Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Kontemplował pan Tadeusz, spoglądając na dojrzewające w słońcu łany pszenżyta. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił, no gdzie k***a w szkodę leży, k***a, matka twoja b***a, k***a, no jak ja się k***a.
k***a, pokażę ci k***wo pierdolę. Możecie tego nie wiedzieć, ale koń Rafał jest znanym aktorem. Bitwa pod Grunwaldem, ujęcie 34. Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał. Koń Rafał! Jestem panem świata! Pomyślał koń Rafał, wspiąwszy się na zadnie kopyta. Ty leniwa świnio, raus! Marzenia konia Rafała o władaniu światem znów legły w gruzach. Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał! Jeżeli wybierzesz owies, będziesz zdrów jak koń. A jeżeli twój wybór padnie na przężyto, dostaniesz sraczki. A który to owies, a które przężyto? Nie wiem. Nie jestem rolnikiem. Pancerni i koń. Wkrótce na VHS Blu-ray. Szukaj w kioskach na terenie całej Łomży. Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał. Rodacy! Czy musiało do tego dojść? Widocznie musiało, skoro doszło. Zastanawiał się koń Rafał. Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał! Pan Tadeusz obchodził Wigilię zgodnie z polską tradycją. Tymczasem koń Rafał urwał się z choinki. Koń Rafał! Mój mistrz, Lars Urlich, przesyła ci te dwa nagie miecze. Stop, stop! Zabierzcie tego konia! Grunwaldem, ujęcie 34. Mój mistrz, Lars Urlich, przesyła ci te dwa nagie miecze. Koń Rafał! Rafałku, powiedz naszemu ojcu, że wiem, że był homoseksualistą. Ale nic sobie z tego nie robię, bo zawsze głosuję na SLD. Żegnaj, piękny. Do widzenia. Koń Rafał! Zaraz, pomyślał koń Rafał. Co ja robię w tej trumnie? Pomyślał koń Rafał. Przecież przed chwilą hasałem po autostradzie. Pomyślał koń Rafał. Czyżbym zmarł? Pomyślał koń Rafał. Koń Rafał! Koń Rafał! Nie, panie Rafale, nie ma czegoś takiego jak zmiana płci. Możemy jedynie uciąć penis. Poproszę. Ucięcie penis 200 zł. Czy życzy pan sobie też uciąć worek mosnowy? A za to się dodatkowo płaci? Tak. Dobra. Koń Rafał! Koń Rafał odzyskał przytomność po 3 dniach. Pewnie zastanawiacie się dlaczego. Bo przez pierwsze 2 dni był nieprzytomny. Pewnie zastanawiacie się dlaczego przez pierwsze 2 dni był nieprzytomny. Do widzenia. Koń Rafał! Koń Rafał! To mały krok dla konia, ale wielki dla konika polnego. Albo dla mrówki. Albo dla drżownicy. Albo dla owsika. W dupie. Pomyślał koń Rafał. Do widzenia. Koń Rafał! Był piękny deszczowy poranek, kiedy koń Rafał srał. Ta bajka nie będzie jednak o sraniu.
To znaczy będzie, ale pośrednio, ponieważ gówno przygniotło domek krasnoludka. Krasnoludka nie było w tym czasie w domu, bo był na rybach. Ale krasnoludek nie był ubezpieczony. Gdy wrócił i zobaczył, że dorobek całego życia został obrócony w niwecz, powiesił się. Dzień dobry, śpiąca królewno! Dlaczego nie śpisz, tylko ronisz łzy? Bo jestem biedna, chora i brzydka. A na co jesteś chora? Na AIDS. Aha, no to faktycznie. Do widzenia. Pewnego razu koń Rafał miał straszne gazy. Pewnie zastanawiacie się po czym. Nie wiem, ale to bardzo śmieszne, jak ktoś pierdzi w kreskówce. Do widzenia! Ulubioną potrawą konia Rafała są kopytka. Jednak jak wszyscy dobrze wiedzą, z tą potrawą jest jeden feler. Mianowicie podkowy stają w gardle. Koni Rafał pływał sobie w najlepsze. Pływał, aż nagle złapał go skurcz w kopyto. Jakie to szczęście, że woda była do kostek. Koni Rafał! Jak to tylko jedna? Proszę pana, to nie jest pizza hurt, tylko po angielsku pizza hard. Żeranna. Dostarczamy od samego rana. Głodny! Pewnego razu koń Rafał, do widzenia. Żartowałem. Pewnego razu koń Rafał, dzień dobry. Pewnego razu koń Rafał hasał. Nagle zatrzymał się i pomyślał. Kurde, co ja to miałem zrobić? Myślał. Aż tu nagle sobie przypomniał. Aha, nic! I pohasał dalej. Rafał! Gdy tylko pokonam smoka, król odda mi połowę królewny i królestwo za żonę. Z trudem pomyślał koni Rafał. Naprzód! Pokorone! Kielce! Jeszcze się spotkamy! I w ten oto sposób koń Rafał trafił przed bramę Piotrasa. Pomyślał koń Rafał, aż rozbolała go głowa. Otwierać, bo my mamy drzwi! Wydarł ryja koń Rafał. Zajęte! Odpowiedział święty Piotrek. Nie, to nie! Powiedział koń Rafał i pohasał do domu. Jeszcze się spotkamy! Rafał! Koń Rafał hasał sobie po łące. Hasał. Aż tu nagle ni stąd, ni zowąd pojawiła się złota rybka. Wypiernicz mnie do bajora, a spełnię twoje trzy, a co mi tam, dwa życzenia. Powiedziała złota leszcz. Czekaj, daj mi to palić. No skur... Rafał! Zadowolony koń Rafał skończył lepić wielkanocnego bałwana. Jakie to szczęście, że w tym roku pogoda dopisała! Pomyślał koń Rafał i pohasał pomóc wielkanocnemu zajączkowi, któremu przymarzły jaja do sanek. Koń Rafał! Jak co miesiąc dziesiątego koń Rafał hasał po krakowskim przedmieściu. Żartowałem. Jak co miesiąc dziesiątego koń Rafał hasał jak oparzony. Zapytacie, dlaczego ten koń Rafał tak hasa jak oparzony? Odpowiedź jest bardzo prosta. Bo się oparzył. Koń Rafał,
Koń Rafał! Koń Rafał! Pewnego razu koń Rafał wpadł na super pomysł. Kompan do hasania za symboliczne 20 zeta na karmę dla schroniska to doskonały interes. Niestety, okazało się, że pies haski nie hasa, tylko normalnie biega. Koń Rafał, 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 koń Rafał. Koń Rafał, jak w każdy pierwszy poniedziałek kwietnia, postanowił oddać ubrania do prania. Koń Rafał, koń Rafał. Dzień dobry, czy pan Shop Pracz? Nie, pan Shop Sracz. A nie. To przepraszam. Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał! Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, koń Rafał, jak w każdym odcinku, nudził się niesłychanie. Nagle potknął się o domek krasnoludka, niszcząc go doszczętnie. Krasnoludek mył w tym czasie zęby. Uderzenie spowodowało, że przestraszył się strasznie i ruszył za mocno szczoteczką, wybijając sobie przy tym wszystkie zęby. Ta zniewaga krwi wymaga, pomyślał krasnoludek, a potem powiedział. Ta zniewaga krwi wymaga. Co? Ta zniewaga krwi wymaga. Mów wyraźniej, biedroneczko, bo strasznie seplenisz i nic nie rozumiem. Jestem krasnoludkiem, a nie jaszczurką. Zniszczyłeś mój dom. To był twój dom? Myślałem, że wlazłem w kupę. Ja twoich materiałów budowlanych nie komentuję. Zniszczyłeś mój dom i wybiłeś zęby. Płać $1,000,000, albo ja zniszczę twoją stajnię i wybiję ci zęby. Nie mam tyle. Poza tym nawet nie wiem, co to znaczy dolarów. Skoro tak, dzwonię na policję. 999. Zaczekaj, murzynku! Musi być coś, co cię przekona. Masz tu 10 złotych? To połowa sumy. Drugą połowę. Odpracujesz, ozonc mi pole. Nie umiem. Nie jestem ze wsi. Ja w sumie też nie. Przyjeżdżam tu tylko na działkę. W weekend. To co robimy? Daruję ci, oranie. Jeżeli przyniesiesz mi magiczne lustro. Magiczne lustro? Nigdy o czymś takim nie słyszałem. To magiczne lustro jest zaczarowane. Jeżeli spojrzysz w nie, a następnie zamkniesz oczy, to zobaczysz, że twoje odbicie znikło. Gdzie je mogę znaleźć? Nie wiem. Sprawdź się w internecie. No jak? Przecież oddałem ci ostatnie 10 zł. Nie wpuszczą mnie do kafejki. Nic mnie to nie obchodzi. Podglądaj przez okno. Może akurat ktoś będzie szukał podobnego hasła. Koń Rafał, koń Rafał. No, mam dzisiaj wielkie szczęście. Kierunek Jasna Góra! Do papieża! Koń Rafał! A zatem w drogę. Po skarby. Koń Rafał biegł dzień i noc. Dzień i noc. Dzień i noc. I tak przez 3 godziny. Nie wiedział jednak, że nie tylko on udał się w poszukiwanie magicznego lustra. Hektor, łowca skarbów. Czarny charakter. Czarny koń. Czarny, czarny, czarny. No, pozostało już tylko wdrapać się na szczyt i stoczyć walkę z Morświnem, strażnikiem wejścia do jaskini. Już jestem w labiryncie, pół bazyliszka, pół człowieka, a potem jeszcze połowa, ale na 2/4. Pół ryba, pół jesz. W drogę! Nie tak szybko, Rafałku. Hektor? Ty żyjesz? A co? Myślałeś, że poszedłem na dno razem z Tytanikiem? Wszystko było ukartowane. Udawałem swój pogrzeb. Hektor, to był przypadek. Przypadkiem było to, że przeżyłeś World Trade Center. I tu się mylisz. Nie przeżyłem. Zginął mój brat bliźniak. Pozdrów go więc ode mnie. W cześć, co?
Tymczasem w gabinecie burmistrza. No, jeszcze tylko szklaneczka i ruszam w drogę. Smaczna. To magiczne lustro. Nie daje mi spokoju. Przez nie zacząłem pić. Przez nie rzuciła mnie Teresa. I w końcu przez nie zostałem burmistrzem. A co to za dziwne uczucie? Zawał serca? Niemożliwe! I tak oto obsesja magicznego lustra doprowadziła do śmierci burmistrza. Zaraz, gdzie ja jestem? W czyśćcu. Czyli umarłem? Nie, ja umarłem. Ty usnąłeś. Zaraz, skoro usnąłem, to Hektor w każdej chwili może mnie zastrzelić. Muszę wrócić. Burmistrzu, szybko uszczypnij mnie, bo ja kopytem nie potrafię. Zgoda. No nareszcie. Ile można czekać? Ile można spać? Nie, przyjacielu, nie usnąłem. Tym razem zginęłem. Spadłem w przepaść, uciekając przed złoczyńcą z pistoletem. Dzień dobry, Rafałku. Czas na tortury. Powiedz cały alfabet od tyłu. Z pineskami w ustach. Nie umiem. Nawet od przodu nie umiem. Cholera. Motylku, wypuść mnie. Musi być coś, co się przekona. Jest tylko jedna rzecz, na którą się połaszę. Gin! Nie masz ze mną najmniejszych szans. Jestem mańkutem. Nie wiedziałem o tym. Wybacz. Za późno. Poza tym nie znam litości. PS. Jeżeli w czyściu spotkasz mojego wujka burmistrza, pozdrów go. Biedny Hektor. Nie wiedział, że przed walką z mańkutem trzeba sypnąć solą przez lewe ramię. Dobra, a teraz naprzód! Ku wiktorii! Co diabła? Zapomniałem o soli. No nic, biednemu zawsze... Cholera! Tak stałem na tym szczycie, tak się na ziemię w dół popatrzałem, czy jeszcze ktoś tam nie stoi i tak mi się w głowie zakręciło i... No i jestem. Witajcie, przyjaciele. Nie miałem dachu nad głową, a noc była chłodna. I żyli długo i szczęśliwie. Koniec. Koni Rafał, jak w każdym długim odcinku, nudził się niesłychanie. Co by tu porobić? Co by tu porobić? Pomyślał koń Rafał. Aż tu nagle zauważył piękną broszę. Ale piękna broszka! Powiedział koń Rafał. Trochę brudna. Spróbuję ją przetrzeć. Każdy, kto potrze broszę, straci dom i przytomność na chwilę. Z tym, że dom na troszkę dłużej. Uwaga, już! Muszę się napić! Proszę opuścić moją rezydencję! Przecież to mój dom! Faktycznie. Miłego dnia. To magiczny przedmiot. Sprzedam go na Allegro. Albo nie, lepiej na e-bazarku. Albo dobra, na Allegro, ale z ustawioną ceną minimalną 1 zł. Enter. To już? Tak szybko? Rafał, ja nie żartuję. Otwórz drzwi, bo je wyważę. Masz coś, co należy do mnie. A my się znamy? Ty mnie nie, ale ja ciebie doskonale. Włamałem się na twoje konto na e-bazarku. Oddaj broszę. Proszę. Nie mogę. Właśnie ją kupił użytkownik Kuta Zero. To ja. Rafałku, nie oddawaj mnie. To pułapka. Muszę. Jeżeli cię nie oddam, to dostanę negatywa. A mam tylko 2 komentarze. 2 negatywy. 3 pozbawiłby mnie statusu superkupca.
Nudzi mi się! Nie ma czasu! Uciekamy! Czekaj! Chyba wiem, jak anulować aukcję! Przeinstaluję Windows! Świetny pomysł, Rafałku! Do dzieła! Liczę do trzech! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć! Gliny! Jak mnie namierzyli? Ano tak, radiostacja. Muszę być bardziej ostrożny. Sebastian, co się stało? Trafił cię? Nie, Dominik. To stara kontuzja. Jest czas przed wojny. Nie możemy go za to aresztować. A to przebiegły drań. Mamy związane ręce. Domino. To on się włamał na e-bazarek. To on jest kuta zero. Tymczasem na opuszczonym statku kosmicznym. No, gotowe. Windows przeinstalowany. A teraz chwila prawdy. Trzymaj kciuki, broszo. Nie mogę. Nie mam rąk. A nogi masz? Też nie. No to trzymaj w myślach. Enter. No co jest? Aukcja nie zniknęła. Kuta Zero ciągle jest twoim właścicielem. I nie szczędził na ciebie grosza. Spójrz. 3,50. Zaczekaj. A może by go tak przelicytować? Nie mogę. Nie opłaciłem i mam częściowo zablokowane konto. Mogę tylko sprzedawać. A to nie jest odwrotnie? Nie w NRD. Kuta Zero! Wiemy, że tam jesteś! Rzuć broń i oddaj się w ręce więzienia! Tanio wolności nie oddam! Nie zrobisz tego. Cholera! Koniec amunicji! Proszę! Oto pańska brosza, panie Kuta Zero! No, nareszcie. Dziękuję. A co ona taka upaćkana? Tymczasem w rodzinnym domu Kuta Zero. Tymczasem następnego dnia w biednej dzielnicy. Prędzej, Janie! Płacę ci za bycie stankretem, czy za bycie idiotą? Rozkaz jaśnie, panie! Szybciej! Chce mi się zrygać, jak patrzę na tą biedę! A nie mówiłem? Tak dalej być nie może! Zwalniam cię! Spieprzaj! O nie, tego nie przewidziałem! Co wy robicie? Panie! Tu straszna bieda! Od 2 dni nie mieliśmy nic w ustach! Łżesz, bydlaku! Ty nie masz usta! Tylko dziób! Płać daninę! $1,000,000! Panie! Od 2 tygodni nie padał deszcz! Nie mieliśmy jak uprawiać naszych pól! Nic mnie to nie obchodzi! Proszę! Dawaj! A ty? Ja nie mam! No to trudno. Janie, jedziemy! No co jest? Rafał, jak każdej nocy, uciekał przed wilkołakiem. Zatrzymaj się, Rafałku! Nie masz ze mną żadnych szans! Jestem wilkołakiem! Zatrzymaj się, wilkołaku! Nie masz szans z polonezem! Tu milicja! Domino, podaj mi lizak! Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał.
Domino! Przepraszam, Seba. Znowu pomyliłem pedały. Dominik, kto ci dał prawo jazdy? Ty. Rafałku! Dlaczego nie powiedziałeś mi, że droga jest śliska, a przed nami są widły? Wilkołacku, kochany, jesteś moim wrogiem. Głupcze! Nie goniłem cię po to, by cię ukąsić. Lecz by doręczyć ci list polecony. Od przyjaciela? Nie wiem od kogo. Z sądu rejonowego. Nie, Rafałku! Wpierw musisz podpisać się na formularzu pocztowym. Ale ja nie mam długopisu. To nic. Ja nie mam formularza. Zostawiłem go na poczcie. O nie, to co teraz zrobimy? Wypiszę ci awizo. Niech nikt się nie rusza! Oto napad! Wezwać ochronę! Ej! Jeszcze się spotkamy! Spieprzaj! Dzień dobry, czy jest pan listonoszem? Tak, a o co chodzi? Oto awizo! Awizo. Ta usługa będzie płatna. 7 zł. Nie mam tyle. A ile masz? 6. Cholera, będę musiał rozmienić. Do widzenia. Do widzenia. Tymczasem na biegunie zachodnim. Obrabowałeś mój salon. Musisz ponieść karę. Za karę musisz mnie zastrzelić, żeby mieć na sumieniu człowieka i nie pójść do nieba. Wal śmiało, przyjacielu. Prosto serduszko. No co jest? Tchórzysz? Zastrzel mnie, głupku. Cholera. Za dużo wody. Dzień dobry. Zgodnie z wyrokiem sądu rejonowego zatrzymuję część majątku za niepłacenie za internet i sambo. Ale jak to? Wczoraj dostał pan list, zresztą nie będę z panem dyskutował. Co by tu zabrać? To nie. To też nie. To fajne, ale też nie. O, tego szukałem. O, ale z pana świnia. Mieszkasz pan jak w chlewie. Wrócę tu jutro. Ale po co? Po odsetki. Do widzenia. Do widzenia. Tymczasem na borykającej się z awarią łodzi podwodnej. Przyjaciele. Awaria okazała się poważniejsza niż sądziłem. A co się stało, panie kapitanie? Pękła łódź. Na pół. Panie kapitanie, czy to oznacza, że idziemy na dno? Oby nie. Witaj, Rafałku! Jestem magiczną wróżką! Pomogę ci rozwiązać twoje problemy finansowe, jeżeli ty pomożesz rozwiązać mój problem! Zgoda. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w grocie Kiklopsa! Widzisz te dwie linki? Widzę. Gdy pociągnę za pierwszą, topór z sufitu utnie mi głowę! Gdy pociągnę za drugą, topór z podłogi utnie mi głowę! Ratuj mnie, Rafałku! Co mam robić? Nie ciągnij za linki! Muszę! Pożyczyłem pieniądze od Kiklopsa na opłacenie szamba w mojej chacie! A to nie możesz wyczarować pieniędzy? To jest myśl! Spieprzaj! Nie jesteś mi już potrzebny! Tymczasem w wyobraźni Marcina Prokopa. O nie, tylko nie u Marcina! Na pomoc! Co tam znowu?
Nie mogę stąd zejść, bo tu nie ma windy! Ten idiota nie wie, że wieża Eiffla ma windę! A po schodach się nie zmieszczę! Muszę skoczyć! Złapiesz mnie? Będę próbował! To mi wystarczy! Hopla! O nie! Z daleka wydawał się mniejszy! To już? Tak. Pewnego razu koń Rafał nie hasał, bo był bardzo zmęczony wcześniejszym hasaniem. Zapytacie, dlaczego ten koń Rafał nie hasa? Cholera, bo był zmęczony. Spaliłem. Koń Rafał grał w pokera. Myk, Makao! Jak to dobrze, że gram sam, pomyślał koń Rafał. Bo mogę oszukiwać, pomyślał koń Rafał. Pomyślał koń Rafał. Niestety, i tym razem nie poszło najlepiej. Koń Rafał przegrał kupę szmalu. Koń Rafał! 1 maja, sezon na szczupaka rozpoczęty! Lecz koń Rafał o tym nie wie, bo jest koniem, a nie rybą. Panie Marcinie, jak jest pan taki wysoki, to czy wszystko ma pan proporcjonalne do swojego wzrostu? Co masz na myśli? Dupę! Koń Rafał! Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał. Czy to aby bezpieczne? Tak, w 100%. I od razu dostaję $1,000,000? Tak, przekazem pocztowym. Zgoda. Koń Rafał! Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał. Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał leciał balonem. Leciał, leciał. Nagle nic się nie stało. Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, i pan Tadeusz. Koń Rafał! Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał. Koń koniowi oka nie wykole, pomyślał koń Rafał. A nie! Żuk żukowi! Ale skucha! Koń Rafał! 99 997 99 999 99 998 Milion! Szukam! Koń Rafał zdech ze starości. Koń Rafał! Koń Rafał! Koń Rafał! Koń Rafał! Koń Rafał! Gdyby koszka nie skakała, to by nóżki nie złamała! Pomyślał koń Rafał. Na szczęście ja nie jestem kozą! Koń Rafał! Jednak jestem! Koń Rafał! Koń Rafał! Koń Rafał! Koń Rafał! Koń Rafał surfował po sieci. Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał. Kijowy ten internet, pomyślał koń Rafał i pohasał do lasu. Koń Rafał, koń Rafał. Koń Rafał! Koń Rafał był bardzo smutny. Zapytacie, dlaczego ten koń Rafał jest taki smutny? Odpowiedź jest prosta. Zdechła mu matka. Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, i pan Tadeusz, i koń Rafał. Koń Rafał! Mało kto o tym wie, że koń Rafał to zapalony kolarz. Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał.
ten, kto wymyślił rower, był chyba idiotą. Pomyślał koń Rafał. Koń Rafał! Koń Rafał, koń Rafał, Przykro mi, ale koni nie wpuszczamy. A to dlaczego? Śmierdzą ci moje pieniądze? Bo to jest świńskie kino. Aha! I jeszcze jedno! Śmierdzą mi twoje pieniądze! Bungie! Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał. Tak, Rafał jest idiotą. Koń Rafał! Jak w każdą noc kupały, koń Rafał robił kupę. Nagle ni stąd, ni zowąd na niebie pojawiła się spadająca gwiazdka. Rafałku, odsuń się, bo spadnę ci na łeb! Mało brakowało. Witaj, koniku. Co cię do mnie sprowadza? Właściwie to ty nam... Dobra, nie ma czasu, wyskakuj ze szmalcu! Potrzebuję 4 złote na pryt... O kurczę, nie mam aż tyle. Ma ile masz? Nic. Kurde, to trochę za mało. O! Spadająca gwiazdko, nie! Rafałku, zostaw go! Jemu już nie pomożesz, pomóż mi! O Jezu! Potrzebuję 4 złote na prytę. Nie mam aż tyle. Fuck! Spadająca gwiazdko, nie! Rafałku, zostaw go! Jemu już nie pomożesz! Pomóż mi! Koń Rafał! Koń Rafał, koń Rafał. Pewnego razu koń Rafał chciał zrobić tak. O kurwę! Pomyślał koń Rafał. Chyba wybijąc zęby. Pomyślał koń Rafał. Pomyślał koń Rafał. Podkowa. Pomyślał koń Rafał. Ale będę miał szczęście. Większe niż ja. Pomyślał koń Rafał. Jakbym z nas. Pomyślał koń Rafał. No, on jest na koniczynę. Pomyślał koń Rafał. Nagle ni stąd, ni zowąd nikt się nie pojawił. Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał. Koń Rafał. Koń Rafał, jak w każdą co trzecią środę marca, robił to samo co zwykle. Nagle przestał hasać, bo pojawiła się piękna leśna wróżka. Dzień dobry, magiczna wróżko spełniająca życzenia. No to ja bym chciał dostać tak. Sraczkę, iPhone'a 2, piwo, alkomat, tortem w twarz, stulejkę... Co łaska, językiem do łokcia, kolkę i sraczkę. A nie, można tylko 3. No to kolkę i sraczkę. Koń Rafał. Koń Rafał. Koń Rafał. Koń Rafał. Koń Rafał. Koń Rafał. Koniu Rafał, ty masz jakieś ostatnie życzenie. Naprawdę? To mogę mieć życzenie? Ale kurno, ale... To ja bym chciał tak... Sraczkę, kolkę i... A panie, mogę się pobawić pistoletem? Ale super, zawsze chciałem takimi... Koń Rafał! Koń Rafał! Koń Rafał jak co wieczór hejtował w internetach. Kiedy nowy bomba albo blok ekipa... Fele! Skończcie z tym disco polo! Walaszek grupa się miała być średnia hawajska dla każdego, a jest co? Gówno! Pewnie sam wszystko zeżarłeś, lol! Enter! Jak w każdy pierwszy poniedziałek września 2013 roku, koń Dawid, jak ta gwiazda, czekał na konia Rafała. No gdzie ten koń Rafał? Jezu, miał tu być pół godziny temu. No gdzie jesteś? Sorry, Dawid, trochę się spóźnię.
bo stoję w strasznych korkach! Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał. Koń Rafał jak co roku odwiedził groby swoich bliskich. Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał. Koń Rafał jak w każdy szósty wtorek września jeździł na rolkach. Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał. Potem jak zwykle skoczył na obiad. Koń Rafał, koń Rafał. A potem jak zwykle głowił się, gdzie się podział papier toaletowy. Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał. Pewnego razu koń Rafał hasał jak pojebany. Koń Rafał, koń Rafał. Hasał, hasał. Nagle zatrzymał się i pomyślał. Koń Rafał. Ciekawe, czy na placu Zbawiciela jest monitoring. Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał. Koń Rafał. Pewnego razu koń Rafał hasał po bardzo ciemnej jaskini. Hasał, hasał, aż tu nagle ni stąd, ni zowąd pojawił się krasnal spełniający życzenia. Rafałku, pomyśl trzy życzenia, tylko nie mów, wystarczy, że pomyślisz, a spełnię je w trymiga. No dobra. O, mam! No nie żartuj, życzyłeś sobie, żebym się zesłał. O Jezu! Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał. Koń Rafał jak co wieczór siedział na koniopornie i walił człowieka. Nagle wyłączyli mu internet. Koń Rafał. No co jest? Pomyślał koń Rafał. Wyłączyli internet. Pomyślał koń Rafał. Nie to nie, wasza strata. Pomyślał koń Rafał i poszedł spać. Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał. Koń Rafał. Pewnego razu koń Rafał bardzo ciężko zachorował. Chorował, chorował, aż tu nagle wyzdrowiał. Niestety zrobił to 5 minut za późno, bo chwilę wcześniej zdechł. Koniec! Koń Rafał, koń Rafał. Jak co roku 26 grudnia koń Rafał przygotowywał kolację wigilijną. Rafałku, błagam, wypuść mnie! Jesteśmy przecież sąsiadami! Przykro mi, panietku! Tradycja to tradycja! Koń Rafał! Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał. Koń Rafał jak co środę rżnął w piłę. Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał. Jak co roku w połowie grudnia koń Rafał świętował Sylwestra. No to tak, w przyszłym roku chciałbym nauczyć się palić, potem rzucić palenie, schudnąć, potem przytyć i coś tam jeszcze. Dobra, koniec tych noworocznych postanowień, pomyślał koń Rafał. Jaki Sylwester, taki cały rok, pomyślał koń Rafał i pohasał hasać. Hasał, 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 aż do pożygu. A nie, do pożygu już było, pomyślał koń Rafał. No to do posru. Koń Rafał, koń Rafał. Rafał! Uwaga, uwaga, na miejsca, gotowi, do biegu, gotowi, start! Koń Rafał. Koń Rafał, 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 koń Rafał. Tymczasem w odbycie konia Rafała. O Jezu Mariusz, co się dzieje? Trzęsienie ziemi! Raczej trzęsienie dupy! Mariusz, niedobrze mi!
krzyczy! Który tu narzygał? Kamil! Jeśli wejdziesz między wronę... Wrony? Musisz krakać tak jak one! Pomyślał koni Rafał. He, nie ma nic łatwiejszego! Pomyślał koni Rafał. Kurde, znowu! Pomyślał koni Rafał. Koni Rafał! Koni Rafał jak co weekend rolował Blanta na backstage'u. Nagle zorientował się, że coś jest nie tak. Pomyślał koni Rafał. No nie, nie mam jakiejś sody ani jakiegoś dżusu. Pomyślał koni Rafał. No nic, zrobię hardcore na dancefloorze. Pomyślał koni Rafał. Koni Rafał, koni Rafał, koni Rafał, koni Rafał. Koni Rafał, koni Rafał. Hurra! Nareszcie zima! Pomyślał koni Rafał. Albo nie, pomyślał koni Rafał. Kiedy będzie to lato? Pomyślał koni Rafał. Koni Rafał! Koni Rafał. Koni Rafał jak w każdą sobotę robił wylewkę w garażu. Zapytacie, dlaczego koni Rafał robi co sobotę wylewkę w garażu? Odpowiedź jest bardzo prosta. Stać go! Na, gotowe! Pomyślał koni Rafał. Kurde, znowu! Pomyślał koni Rafał. A, nic nie szkodzi, bo za tydzień znowu! Koni Rafał! Koni Rafał jak w każdą co 11 środę lutego pałknął 2 złote. No, nareszcie. Pomyślał koni Rafał. Nagle ni stąd, ni zowąd pojawiła się dobra wróżka. Rafałku, coś ty narobił! Szybko! Wysraj to albo wypluj, bo będzie cię bolał brzuch! O nie, dobra wróżko! Nie ze mną te numery! Nie odbierzesz mi szmalcu! Rafałku, coś ty narobił! Dobra wróżko, to było niechcący! Zastrzeliłem cię? Nie, idiota, wróżki nie da się zabić, a już na pewno nie z karabinu! Rafałku, zlituj się! Ja naprawdę potrzebuję tej forsy! Obstawiłem 100-1, że Stoch nie zakwalifikuje się do drugiej rundy! A, to trzeba było tak od razu! Oto twój hajs, wróżko! Koni Rafał! Pewnego razu koni Rafał hasał po łazarskim rejonie. Lufa, hasanie, lufa, hasanie, lufa, hasanie, lufa, hasanie, aż do pożygu. Lecimy tutaj! Jest dobrze w chuj! Pomyślał koni Rafał. Koni Rafał! Koni Rafał jak w każdy weekend wyrywał gąski. Krzycz to głośno! Tak, krzycz Rafał! Jestem ostrym dzikiem. Pomyślał koni Rafał. Koni Rafał! Koni Rafał, koni Rafał, koni Rafał. Koni Rafał jak co wieczór spędzał czas. Nagle ni stąd, ni zowąd koni Rafał pomyślał. Chwileczkę! Pomyślał koni Rafał. Skoro krowa jest samicą konia, to kim jest byk? Pomyślał koni Rafał. Koni Rafał! Jak zwykle na kacu koniu Rafału kiepsko wchodziły szlugi. No co jest? Pomyślał koni Rafał. Wczoraj wypaliłem ze 2 race, a dzisiaj jednego nie mogę. Pomyślał koni Rafał. Nagle ni stąd, ni zowąd zjawił się pies, który jeździł koleją. O Jezu! Ale mam szczęście. Rafałku, przyjacielu, nie możesz już tego szluga? Mogę. Koni Rafał, koni Rafał, koni Rafał. Jak
każdej co trzeciej wiosny koń Rafał wymienił podkowy zimowe na letnie. Tym razem przyoszczędzę i nie wyważę, pomyślał koń Rafał. Niestety okazało się, że niewyważone podkowy przy galopie strasznie biją. Koń Rafał! Koń Rafał jak... Śpi. Psik. Psik. No spierda. Koń Rafał! Koń Rafał jak każdej środy balował na urodzinach jednorękiego cyklopa. Dobra, Cwele, przyznawać się. Który zdmuchnął za mnie świeczki? Nie chcecie groźbą? Będzie prośbą. Powtarzam ostatni raz. Który baran zdmuchnął świeczki? Ja? Więc to tak. Kara może być tylko jedna. Stryczek! Krycinku, pardon! Jestem manikutem. Kiepsko mi się celuje prawą ręką. No nic, do trzech razy sztuka. Nagle ni stąd, ni zowąd pojawił się ubrany w przepiękny strój goryla Donald... Rafał! Koń Rafał jak w każdą... w czwartek hasał wesół po łące. Hasał, hasał... Hasał i hasał. Hasał, hasał i hasał. Zapytacie, dlaczego ten koń Rafał tak hasa i hasa? Odpowiedź jest bardzo prosta. Nażarł się... A, trochę przegadałem. Dobra, nieważne. Nagle ni stąd, ni zowąd... Rafał! Jak co wieczór, koń Rafał bawił się z krecikiem przy studni. Kreciku, przepraszam! Myślałem, że umiesz pływać! Czekaj, rzucę ci linę! Za późno, pomyślał koń Rafał. Nagle ni stąd, ni zowąd zjawił się bonus BGC. Lecimy, kurwa, tutaj! Jest dobrze w chuj! Lecimy, kurwa! Żartowałem. Nagle ni stąd, ni zowąd zjawił się pan Wiesio, gwoli ścisłości, właściciel studni. Kto nasrał do mojej studni? Panie Wiesiu, to nie nasrał, tylko krecik. Kto krecik do mojej studni? Chwila, co on tam robi? Korzystanie z wody jest płatne. Za darmo, to boli gardło. Czekaj, szybko, zaraz się nauczę. Od razu Rafałku na pomoc, nie umiem pływać! Rzuć mi linę! A nie, czekaj, lina już jest, nie trzeba, dziękuję! Koń Rafał! Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał... Koń Rafał jak co wieczór kradł razem z krecikiem trakcję kolejową. No i masz, następny. Kreciku, brzeszczot do wymiany! Uwaga, leci! Rafałku, chodźmy, już i tak więcej dostaniemy za te brzeszczoty niż za druty. Zakładaj nowy i nie dyskutuj. Dzisiaj ja jestem dowódcą. Co zrobisz z forsą, jak już będzie po wszystkim? Ja kupię piwerko i racę szlugów. Ja też. Tylko nie kupię piwa i fajek. Rafał! Jak co roku w Wielki Piątek, koń Rafał postanowił zjeść kiełbasę. Rafałku, nie rób tego. Tak nie wolno, powiedział krecik. Za późno, kreciku, powiedział koń Rafał. Już postanowione. Ostrzegałem. O kurna, to nie ja, to krecik. Rafałku, Judaszu, wszystko powiem w niebie. Myślisz, że jestem taki głupi? Lecisz w dół. Tak, Rafałku, myślę. Krecie, niebo jest pod ziemią! Rafał! O Jezu! Rafałku! Coś ty najlepszego narobił! Dlaczego mnie rozdeptałeś? Sorry, kreciku, myślałem, że to gówno! Chciałem wdepnąć na szczęście! Głupcze, teraz zamiast szczęścia dostaniesz sraczki! 3, 2, 1... Już!
Dobre i to! Pomyślał koń Rafał. Nagle ni stąd, ni zowąd pojawił się pan baran. Serwus, Rafałku, co robisz? O, gówno! Ale będę miał szczęście! Koń Rafał! Rafałku! Kopnij w jaja! Czy to na pewno zadziała? Nie wiem! Do odważnych świat należy! Dobra! O! Nie siebie, Rafałku! Jego! Koń Rafał! Rafałku, dobrze, że jesteś. Pomóż mi, dłużej nie wytrzymam. Kracieku, co robisz w pułapce na myszy? Pałasiłem się na ser. Wyciągnij mnie stąd. Ale to nie był ser, tylko paproch. Z pępka. Smakował jak ser. Chyba. Zresztą nie wiem, krety jedzą ziemię. Pospiesz się, bo zdechnę. Najpierw powiedz, co robiłeś w mojej piwnicy. To, co dla ciebie jest piwnicą, dla mnie jest strychem. Szukałem flagi na 1 maja. Przecież już jest prawie czerwiec. W krecim kalendarzu wszystko jest opóźnione ze względu na zamarzniętą ziemię. Na przykład kreczy narodzenie. Rafał! Pomyślał koń Rafał. Dziwne. Podobno na zapchany kibel najlepszy jest kret. Pomyślał koń Rafał. A mój się jeszcze bardziej zapchał. Pomyślał koń Rafał i powiedział. Dobra, kreciku, wyłaź. To nie działa. No! Kreciku? Kreciku? O kurna. Koń Rafał! O Jezu, Rafałku, kto ci dał prawo jazdy? Nikt! Tak myślałem, zwolnij, boję się! Kreciku, obiecałem, że dowiozę cię do monopolowego i słowa dotrzymam! Ten sklep jest całodobowy! Nie musimy się śpieszyć! Gadasz jak baba! Rafałku, gazu trzeźwieje! Koń Rafał! Taki przyjaciel to skarb! Pomyślał koń Rafał. Koń Rafał. Rafałku, co ta sztuka? I tak? No? Nie wiem. Koń Rafał! O Jezu, Rafałku, wody! Widzisz, kreciku? Masz za swoje, trzeba było nie pić. A kto mi kazał i wmuszał we mnie? Jak ja wyglądam? Co to jest, Żygi? Żygi! Żygałem? Jak kot. To twoja wina, Judaszu. Nie przesadzaj, kreciku, urodziny ma się tylko raz w życiu. Jeszcze mi podziękujesz. Za co, jak nic nie pamiętam? A pamiętasz, jak wchodziliśmy do klubu Go-Go? Nie. Ach, niedobrze. Ja też nie pamiętam. Ale wszystko spisane jest na rachunku. Zaraz się dowiemy. O, na start butelka wódki, potem taniec prywatny razy 2, szampan... Taniec prywatny razy 4. Kreciku! Któryś z nas jest pedałem. Co ty mówisz? Na rachunku nabite są cienkie papierosy. Koń Rafał! Koń Rafał! Cześć, Rafałku, co robisz? Spędzam czas. Aha. Jakby co, to zapraszam dzisiaj do mnie na meczyk. Kreciku, przecież ty nawet nie masz telewizora. A czy to oglądanie chodzi? Koń Rafał jak co jakiś czas postanowił skopać ogródek. O Jezu! Rafałku, na miłość boską, człowieku, musisz się tak tłuc w środku nocy! Nie mogę spać! Ale kreciku, jest środek dnia! Co? O cholera, wywalał mnie z zakładu! Odsuń się, Rafałku, zmieszę się do roboty! Kreciku, nie wsiadaj na motor, wczoraj sporo wypiłeś! A nie mówiłem! Nic się nie martw, Rafałku, oglądałem filmy Bogusia z Bemki! Rafał! Zajęte! Odpowiedział koń Rafał.
Rafałku, przepraszam, ale to bardzo pilne. A co chodzi, barsuczku? Nie jestem barsukiem, tylko kretem. A to stąd ten smród. Posłuchaj, Rafałku, czy możesz mi oddać tą stówę, którą ci pożyczyłem? Bez gumy 150! O cholera. I pożyczyć 5 dych? Kreciku, co się stało? Dlaczego jesteś smutny? Jak to co? Moja Grecja odpadła z mundialu. Jak to twoja Grecja? No moja. Co, ty nie wiesz, że wszystkie Krety pochodzą z Krety? Nie martw się języku, powiedział koń Rafał. Za rok kolejny mundial. Chodź do Kokomo, ja stawiam. Naprawdę? Rafał! Koń Rafał jak co jakiś czas wiózł Krecika do Tojtoju. Rafałku, pospiesz się, bo się w końcu zeszczę, powiedział Krecik, na co koń Rafał pognął, ile fabryka dała. Rafałku, dlaczego mnie nie wieziesz? Zapytał Krecik. Nie mogę, Kreciku, bo złapałem gumę, powiedział koń Rafał. Twój wybór, powiedział Krecik. Nagle ni stąd, ni zowąd pojawił się Ludwik Dron. Koń Rafał! Poniedziałek. Smutny to dzień, bo żegnamy dziś naszego przyjaciela Krecika. Poza tym do weekendu jeszcze 5 dni. Chociaż ja nie mam co narzekać. Do roboty idę dopiero w niedzielę. To jest życie. Gdyby tak jeszcze celibat znieśli. Ale od czego jest wyobraźnia? Albo ministra. No i jak masz? Co mam nie mieć? Po odliczeniu kosztów pogrzebu jesteśmy 3 dychy do tyłu. Koń Rafał, jak w każdą niedzielę, naprawiał bramę, narzekając na strasznego kaca i obiecując sobie, że już nigdy, ale to przenigdy nie weźmie do ust alkoholu, a już na pewno nie wsiądzie potem na skuter. Koń Rafał! Uwaga, uwaga, tu policja! Wiemy, że tam jesteście! Wyjdźcie z majora, nic się wam nie stanie! Żywcem mnie nie wezmą. O cholera. Kreciku, pospiesz się! Mamy ich! Koń Rafał! 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam! Niech żyje nam! Dziękuję, Kreciku, ale to życzenie się nie spełni. Dlaczego? Konie nie żyją 100 lat, nie? A ile? Nie wiem. Kilka? Aha, a ty ile masz? Niecałe 3,5. Koń Rafał! Koń Rafał jak zwykle między 16 a 15 puszczał kaczki. Nudna taka zabawa, pomyślał koń Rafał. Pora puścić bąka. Co by tu jeszcze puścić? Pomyślał koń Rafał. Wiem! Puszczę pawia! Poddajcie się, prymitywne istoty! Nie macie szans z laserem! Cholera! Baterie starczają na kilka strzałów. Macie może paluszki? Ja mam kopyta! A ja pazury! No nic, dam wam ostatnią szansę. Jeżeli rozwiążecie zagadkę, odlecę ufem podbić inną planetę. A jeżeli nie rozwiążemy? Wtedy idę wymienić baterię w laserze. Dobra, szkoda czasu. Ile to jest? 3 razy 3. Ja mówię 10. 10? Nie możesz tak samo. No to 8. A ty ile mówisz? 4. Równa się. Aha. Macie szczęście, do widzenia. Piętaszku, ratuj! Bazylisek zjadł kmicica! Serio? Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz! Nie żyje? Tak.
Uff! Chociaż to dziwne, bo strzelałem z kapiszonów. Widocznie zdech ze starości. W samą porę! Co teraz? Jak to co w drogę! Po bursztynową komnatę! O nie, jeszcze mi życie miłe! Miętus! I w ten oto sposób krecik zdechł na zawał serca chwilę po tym, jak zmarł, a koni Rafał żył długo i szczęśliwie jeszcze przez 15 minut. Koniec! Rafał! Rafałku, goni mnie zombie! Zamykaj drzwi! Ojejku, ale kac! Pomyślał koń Rafał. Ach, no nareszcie. Krecik? A co ty tu robisz? Zapytał koń Rafał. Rafałku, już więcej z tobą nie piję. Pomyliłeś mnie z kaszanką. Zaraz, skoro zjadłem ciebie, to co się stało z kiszką? Pomyślał koń Rafał. Bogdan, wczoraj przeszedłeś sam siebie. Dziękuję. Rafał! Koń Rafał 17 raz z rzędu zakładał konto na fejsie. Nazwa użytkownika? Dupa? Gówno. Zajęte? Pomyślał koń Rafał. A no tak, bo już kilka razy zakładałem. No to dupa, gówno, 17. Hasło? Jakie by tu hasło? A! Powtórz hasło. Ctrl C, Ctrl V. Enter! Rafałku, czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wygląda lejkonik? Spytał koń Rafał. Nie. Odpowiedział krecik. Tak. To znaczy kreciku. Koń Rafał! Koń Rafał, jak wkazdął, czasami wybrał się z krecikiem na górską wspinaczkę. Dobra, kreciku! To teraz popatrz w górę! Tam po lewej stronie jest takie pęknięcie! No jest! Złap się tam i podciągnij! Już! Co dalej? Teraz za ten korzeń, czy co tam wystaje? To znaczy za ten kamień! Koń Rafał! Koń Rafał, jak w każdą 21 poniedziałek lutego, odwiedził swoją babcię. Babciu, a dlaczego masz takie wielkie uszy? Słucham? Dlaczego masz takie wielkie uszy? A, żeby cię lepiej widzieć. A dlaczego masz takie żółte zęby? To ja jeszcze mam zęby? Nieźle. A dlaczego masz takie poplamione prześcieradło? Cham. Koń Rafał! I życzę ci, dziadziusiu, żebyś żył 100 lat. Niech mu gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie. A kto z nami wy nie pije? Rafałku! Ale ja właśnie dzisiaj kończę 100 lat! O-o! To Rafał! Rafałek, pedałek. Kret, flet. Koń, chuj. Krecik, pistolecik. No i co? Z gówna! Koń Rafał, koń Rafał, na na ni na ni na, koń Rafał.